Steve Kerr, zdobywca 4 mistrzowskich tytułów z Golden State Warriors, zgodził się przedłużyć kontrakt o 2 lata, za co zgarnie rekordowe 35 milionów dolarów. To oznacza, że stanie się najlepiej opłacanym trenerem w historii NBA. Także 2 lata pozostało do zakończenia kontraktu czołowego koszykarza Warriors Stephena Curry'ego. Jest jednak trener, który teoretycznie zarabia więcej. To trener Greg Popovich, San Antonio Spurs, czyli trener Sochana, który otrzymuje rocznie wyższą kwotę, ale w klubie pracuje też jako prezes i trener. Z kolei szkoleniowiec Miami Heat Eric Spoelstra przedłużył niedawno kontrakt o 8 lat za rekordową sumę 120 milionów dolarów, co daje mu wynagrodzenie w wysokości 15 milionów za sezon. 58-letni Kerr, który z zespołem Golden State zdobył 4 tytuły mistrzowskie i 6 razy walczył w finałach NBA, 15 lutego wygrał swój 500. mecz w karierze, stając się 5. trenerem, który dokonał tego najszybciej. A Steve Kerr jest także szkoleniowcem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, z którą wystąpi w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Skoro dotarłeś do tego momentu, to może najwyższa pora, żebyś dał suba. Pamiętaj też o tym, żeby zostawić jakiś znak po sobie, na przykład komentarz. Ja już nie przeszkadzam i wracamy do filmu. Trenerzy NBA powoli zbliżają się pod względem zarobków do trenerów piłkarskich. Nasz 9 szkoleniowców zarabia rocznie co najmniej 10 milionów euro. Pozycję lidera stracił ostatnio Pep Guardiola, który otrzymuje od Manchesteru City minimum 23 miliony euro rocznie. Roberto Mancini porzucił reprezentację Włoch i objął reprezentację Arabii Saudyjskiej, za co otrzymał bajeczną pensję 30 milionów euro. Polski Związek Piłki Nożnej, po tym jak dogadał się z Fernando Santoszem, zaoferował mu około 740 tysięcy złotych miesięcznie, co po przeliczeniu daje mniej więcej 2 miliony euro w skali roku. Jak to się skończyło, doskonale pamiętacie. Ranking najlepiej opłacanych sportowców Forbesa otwiera Cristiano Ronaldo przed Leo Messi i Kylianem Mbappé. Portugalczyk z dochodem 136 milionów dolarów wyprzedza mistrza świata z Argentyny, który zarabia 130 milionów, i Francuza, który zarabia 120 milionów. Czwarte miejsce zajmuje LeBron James, który ma 119,5 miliona. I tu docieramy do punktu wspólnego. Koszykówka i piłka nożna to dyscypliny, w których można zarobić praktycznie najwięcej. No ale jeśli marzysz o wielkiej karierze, a umiesz grać na gitarze, to spokojnie. Magazyn Rolling Stones opracował zestawienie 10 muzyków, którzy w 2021 roku zrobili najwięcej i nie przeszkodziły im w tym szalejąca pandemia. Liderem otwierającym tę listę jest Bruce Springsteen, który zyskał w 2021 roku 590 milionów dolarów. Jay-Z w lutym 2021 sprzedał połowę swoich udziałów w firmie produkującej luksusowego szampana. Sprzedał również większościowy pakiet udziałów w Tidalu za 302 miliony dolarów. Jay-Z zarabia również całkiem nieźle na partnerstwie z Pumą i Tiffany. Tylko w 2021 roku raper zarobił 470 milionów dolarów. No i muszę to powiedzieć na koniec. Nie grasz, nie wygrasz, nie zarobisz. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, żeby zostawić suba, żeby zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. No i oczywiście sprawdzaj, co jeszcze na moim kanale słychać. Przede wszystkim zaglądaj do zakładki Shorts, bo tam zdecydowanie najwięcej się dzieje. A filmy o różnej tematyce związanej z samochodami, sportem, nowymi technologiami, ale nie tylko, będą się pojawiać, mam nadzieję, coraz częściej. Na razie to tyle. Dzięki i do zobaczenia.